Jest godzina 9:15. Premier Mateusz Morawiecki już pewno zbliża się do Brukseli. Dzisiaj pewno w Brukseli jest już kanclerz Niemiec. Dzisiaj ten szczyt dotyczący migracji. Jan Bogatko jest w studiu z Anysą. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No kanclerz ma dość niedaleko do Brukseli, połączenie z Berlina do Brukseli jest chyba dobre, nic nie zagraża, żeby samolot zawrócił i żeby go wymieniano na inny. Co się będzie działo w Brukseli, no to się dowiemy dopiero po spotkaniu w Brukseli. Można sobie jedynie wyobrazić, w jakim kierunku ewentualne rozstrzygnięcia mogą pójść. I to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o Berlin, kierunek Bruksela. Natomiast Biden wzmacnia mur z Meksykiem według planów Trumpa i o tym piszą oczywiście i mówią niemieckie media i to jest znowu taka ciekawostka, no bo przecież Biden był bardzo wielkim przeciwnikiem tego muru, podobnie jak i Koalicja Obywatelska była wielkim przeciwnikiem budowy muru na granicy z Białorusią, którego jest teraz wielkim zwolennikiem i ona by to zrobiła oczywiście lepiej, postawiłaby mur wyższy, mniej przepustny i dłuższy niż zrobił to PiS, o czym się przekonamy po wyborach, jeżeli się okaże, że partia Miliona Serc będzie w stanie utworzyć wówczas rząd po wyborach. W każdym razie Die Zeit uważa, że ten marsz w Warszawie to nie był milion serc, to było 100 tysięcy serc, ale można przecież powiedzieć, że 100 tysięcy to jest też bardzo, bardzo dużo. W Ingolstadt bawił Krupala. Krupala jest szefem partii AfD i tam dokonano na niego zamachu. Bardzo dziwnego zresztą. Podeszło do niego dwóch czarno ubranych ludzi, żeby zrobić sobie selfie. Krupala poczuł się słabo i po prostu stracił niemalże przytomność. Okazuje się, że znaleziono tam jakąś strzykawkę. Najprawdopodobniej coś mu wstrzyknięto. Oczywiście sprawa nie zrobiła aż takiego wielkiego wrażenia, gdyby to był czwartorzędny polityk jakiejkolwiek innej partii. No bo kto tu będzie żałował prawicowego populistę, to nie ma znaczenia. Również pojawiły się informacje, że Alice Weidel to jest też współprzewodnicząca AfD, że na nią szykowany jest zamach, że nie mogła w związku z tym wrócić do mieszkania. Zdaje się, że jest w tej chwili na Majorce albo już z Majorki już wróciła. No tego nie wiadomo tak do końca. Te wszystkie wiadomości są takie dość płynne. Natomiast te, które są mniej płynne, to są wszelkiego rodzaju informacje dotyczące wyborów w Polsce. Nawet na łamach miesięcznika Międzynarodowego Klubu Rotary piszą na temat wyborów w Polsce. To jest o tyle symptomatyczne, że jest to jednak miesięcznik, który trafia do wielu decydentów w tym kraju i oczywiście na łamach tego miesięcznika polscy autorzy Kaja Puto oraz Piotr Buras piszą o tym, co się w Polsce dzieje, a co oni piszą, to można sobie wyobrazić, bo jest to Kaja Puto z Krytyki Politycznej i Piotr Buras, który był korespondentem Gazety Wyborczej w Berlinie. No więc to są bardzo znane osoby tutaj w Niemczech, które mają bardzo znany pogląd na sytuację w Polsce i w związku z tym nawet trudno jest cytować, o czym oni piszą, bo oni piszą ciągle o tym samym, więc to jest nic nowego. Z kolei na łamach Die Welt znalazłem bardzo ciekawy felieton na temat który wywołał w Polsce pewnego rodzaju poruszenie. Otóż ukazał się tweet na platformie X, dawniej Twitter, 3 października, a mianowicie zarządu SPD, na temat sytuacji narodu. A więc zrealizowano zjednoczenie Niemiec, ale jeszcze nie jest to
nie jest to dokładne, nie jest to pełne i będziemy dalej nad tym pracować. Przy tym wszystkim widzimy również, widzimy zdjęcie przedstawiające granice Niemiec 90 roku z dwoma strzałkami na wschód. No i to oczywiście wywołało szereg komentarzy w Polsce i w Niemczech. Czy to po prostu chodzi o to, aby w jakiś sposób zasygnalizować, że Niemcy chcą z powrotem polskie ziemie zachodnie. No, śmieje się z tego Henryk Broder na łamach Die Welt i cytując tutaj wypowiedź pewnego aktora Alfreda Tetzlaffa z 25-częściowej serii telewizyjnej Serce i dusza. Socjalista nie jest z zasady głupi. On po prostu ma wiele pecha w procesie myślenia. No więc Broder się z tego wszystkiego nabija. Mówi tutaj o tym, że rzeczywiście tutaj trzeba było troszkę pomyśleć. W końcu socjaldemokraci mieli bardzo znanych ludzi. Augusta Bebela, Ferdynanda Lassala, Otto Welsa, czy Karla Kautskiego, a nawet Ernsta Reutera, Kurta Schumachera, Willy Brandta i Helmuta Schmidta. O Helmucie Schmidcie zresztą mówiono, że jest to socjaldemokrata przez przypadek, że w zasadzie on był z partii CDU. Tak on się zresztą zachowywał, mówią specjaliści, którzy się zajmują jego działalnością polityczną. A więc sytuacja w Niemczech po zjednoczeniu to wygląda bardzo ciekawie. Niemcy pokazują na kwitnące krajobrazy na wschodzie. Z kolei inni mówią, że tych kwitnących krajobrazów nie ma. No to znaczy należałoby po prostu pojechać, wyjechać i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Niemcy są nadal bardzo bogatym krajem, mimo że ubożeją znacznie i przez swoją politykę, może przez politykę właśnie socjaldemokratów. Przecież ostatnio rządy w Niemczech pełniła lewica. Można zaliczyć do tego śmiało i CDU Angeli Merkel. W każdym razie pojawiły się zarzuty, że w ogóle socjalistom, Niemcom w ogóle brakuje piątej klepki, mówi się. I oczywiście o to się pytają także Polacy, oglądając te na Twitterze to, co napisała SPD, ale tutaj pisze ktoś, to są różnego rodzaju fakty. Nie tylko Polacy pytają się i nie dopiero od tego pamfletu, czy Niemcom brak piątej klepki. Reszta świata się pyta, czy Niemcom nie brak piątej klepki. To jest fakt, że Niemcy nie mają piątej klepki i to w wielu bardzo ważnych dziedzinach. Po pierwsze, nie mają jej w polityce energetycznej, nie mają jej w polityce migracyjnej, nie mają jej w polityce socjalnej, nie mają jej w polityce dotyczącej bezpieczeństwa wewnętrznego, nie mają jej w polityce obronności, nie mają jej w polityce ochrony środowiska, nie mają jej w polityce gospodarczej i nie mają w feministycznej polityce zagranicznej. Więc w zasadzie można powiedzieć, że Niemcy jak gdyby oszalały. Tak uważają czytelnicy felietonu Brodera na łamach Die Welt. To nie jest dobra informacja dla polityków z SPD. Zresztą ta partia bardzo słabnie i w zasadzie nie ma specjalnych szans na to, aby mogła odegrać znaczący udział w przyszłych wyborach. Ale jeszcze wracając do Polski, Frankfurter Allgemeine Zeitung liczy na kobiety spod znaku błyskawicy w Polsce, że to są te, które będą głosować na PO i którzy sprawią wreszcie, że Polska będzie krajem lewicowym, będzie krajem bardzo blisko Berlina i będzie, do tego zwycięstwa jest już w ogóle bardzo blisko, mówi Die Zeit. I to są najważniejsze wybory w Europie w tym roku, czytam na łamach Die Zeit. No rzeczywiście są to ważne wybory, zwłaszcza też i dla Niemiec, ale chyba najważniejsze są to wybory dla Polski.
Znając obyczaje pana redaktora, od czasu do czasu przekracza pan granicę niemiecko-polską po to, żeby po polskiej stronie w Zgorzelcu napić się kawy albo napić się herbaty. Co w Zgorzelcu się dzieje? Czy czuje się na granicy polsko-niemieckiej kampanię wyborczą, polską kampanię wyborczą? To oczywiście o tym się mówi, to jest temat rozmów, ale jej się nie wyczuwa, poza tym, że się widzi billboardy i widzi się plakaty różnego rodzaju polityków, którzy ubiegają się o miejsca w Sejmie czy w Senacie. Ludzie postępują tak jak na co dzień. Niemcy przyjeżdżają do Zgorzelca zatankować tanią benzynę. Nie jest prawdą, że po prostu nie ma jej i że nie można jej kupić. Na pewnej stacji benzynowej wisiała kartka brak paliwa, ale znajoma, która tankowała właśnie bez problemu, mogła tankować. Powstało zatem pytanie, kto przykleja takie kartki na tych stacjach i z jakiego powodu, więc to można powiedzieć. Jest jakiś ewenement nadgraniczny, który rzeczywiście może mieć związek, a raczej może na pewno ma, można sobie wyobrazić, to te kartki przykleja z kampanią wyborczą. Powiedział redaktor Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.